my dear students, witam serdecznie, drodzy uczniowie klasy siódmej. Dzisiaj nowy, ostatni już rozdział w książce, czyli rozdział dziewiąty. I dzisiaj będziemy rozmawiać o naturze i o krajobrazie, czyli w sumie coś, co już było, tylko troszeczkę bardziej rozbudowane. Zapisujemy temat dzisiejszy. Close to nature, czyli blisko natury. So please open your notebooks, write lesson and topic for today, close to nature. And please open your books on page 106. Czyli otwieramy książki na stronie 106, temat close to nature, czyli blisko natury. I teraz zanim tutaj w ogóle zaczniemy jakiekolwiek słownictwo i tak dalej, no to moi drodzy, mamy cztery obrazki, które będą przedstawiały nam pewien krajobraz, landscape, tak? Czyli krajobraz. And now we're gonna read it, right? So A, the Aran Islands in the Atlantic Ocean near the coast of Ireland, most of the population work in farming. Czyli na pierwszym obrazku, obrazku A, widzicie, moi drodzy, wyspy Aran, które są, leżą na Oceanie Atlantyckim, bardzo blisko wybrzeży Irlandii. No i tutaj większość populacji pracuje na farmie, tak? Zajmuje się hodowlą owiec i tak dalej, tak? Tutaj, jeżeli się każdy dobrze przyjrzy, to kręcili chyba którą część z Thora, tam gdzie Odyn zmarł, to właśnie na tych wybrzeżach. Bardzo ładny wygląd. Okay. B, right. Karimski volcano in East Siberia in Russia is about 6,000 kilometers from Moscow, the capital city. Czyli tutaj mamy wulkan Karimski, który znajduje się w wschodniej części Syberii, w Rosji. No i leży około 6000 km od stolicy, czyli od Moskwy. Tak? Jest, ok. C. The Great Eastern Sand Sea and the Sahara Desert in Algeria, one of the hottest places on earth. Tutaj mamy Wielkie Morze Piachu, tak? Wielkie Wschodnie Morze Piachu, czyli po prostu pustynia Sahara w Algerii, która jest najgorętszym miejscem na kuli ziemskiej. No i obrazek D, so picture D. Iguazu Falls are on the border between Argentina and Brazil. They are 70 meters high and almost 3 kilometers across. Nearly 2 million tourists visit them every year. Czyli tutaj, co widzicie, moi drodzy, to Iguazu Falls, czyli wodospady, tak? Nie tylko jeden, ale parę tych wodospadów. I to jest taka linia, która ten wodospad wyznacza linię, która oddziela Argentynę od Brazylii, czyli znajduje się w Ameryce Południowej, czyli stanowi taką granicę między Argentyną a Brazylią. 70 metrów wysokie, 3 km długie, no i prawie 2 miliony turystów odwiedza to miejsce każdego roku. Okay? Trzeba przyznać, że naprawdę robi wrażenie. Okay. I to są właśnie nasze obrazki. Mam nadzieję, że wiedzieliście chociaż jeden albo dwa, że takie rzeczy istnieją na świecie. Now exercise 3. Zrobimy sobie zadanie trzecie, czyli wprowadzimy sobie słówka z dzisiejszej lekcji, tak? Więc zaczynamy od zadania trzeciego. So please write down exercise 3. And in this exercise, right, you have to use the letters to make words connect with a landscape, right? Czyli trzeba tutaj... Niektóre mamy już wypisane słowa, natomiast tutaj trzeba ułożyć tak litery, żeby powstały kolejne słowa. Mam nadzieję, że jest to w miarę zrozumiałe, w miarę proste. Oczywiście zapisujemy wszystkie. Chyba, że niektóre znacie, no to wtedy nie ma sensu, prawda? Alright, so number one is beach, of course, plaża, prawda? Cliff, no to klify, prawda? Coast to wybrzeże, jeżeli ktoś nie wie. Ok, number two. Co można ułożyć tutaj z tej dwójki? Wydaje mi się, że będzie to desert, right? Czyli pustynia. Field, czyli pole. Forest, las. Island, wyspa. Jungle, dżungla. Okay, next one. We have K-A-L-E. So, lake, jezioro. Okay, number four. Okay, we have mountain, czyli górę. Ocean, ocean. Rainforest, las deszczowy. Number five. It's gonna be river, rzeka. Rocks, kamienie, skały, głazy. Six, it's sea, czyli morze. Volcano, czyli wulkan. Waterfall, czyli wodospad. Okay, and now we're gonna listen and please repeat, right? Beach. Beach. Cliff. Cliff. Coast. Coast. Desert. Desert. Field. Field. Forest. Forest. Island. Island. Jungle. Jungle.
Lake. Lake. Mountain. Mountain. Ocean. Ocean. Rainforest. Rainforest. River. River. Rocks. Rocks. Sea. Sea. Volcano. Volcano. Waterfall. Waterfall. Okay, that was easy, I think. Dobrze, zapiszcie sobie, przetłumaczcie oczywiście na język polski. Można spokojnie stopować film i oczywiście wtedy będziecie na luzie wiedzieli wszystko, ok? So now let's go to exercise 5. Jedziemy z zadaniem 5. So please write down exercise 5, page 106. Zapisujemy sobie to zadanko. I teraz mamy tutaj różnego rodzaju części krajobrazu, które składają się na pewien krajobraz i trzeba dopasować do obrazków, o których mówiliśmy na początku, tak? Co na którym obrazku? Mamy obrazek A, B, C i D. Był to sam początek, ok? So we have mountains and lake, number 2 rainforest, river, waterfalls, number 3 fields, cliffs, beach and number 4 desert and rocks, ok? So take your time, macie chwilę czasu, zastopujcie film, ok? Mam nadzieję, że zrobione. And now let's start. Mountains and lake, it's picture B, right? Mountains, lake, right? Rainforest, river, waterfalls, it's of course D, right? Fields, cliffs and beach, it's A. And desert and rocks is C, right? Those are the correct answers. To by poprawna odpowiedź. Mam nadzieję, że było bardzo proste zadanie i poradziliście sobie na spokojnie. I teraz mamy zadanie szóste. So please write down exercise 6. Zapisujemy sobie zadanie szóste. Mamy tutaj nazwy różnych części krajobrazu na całym świecie. Są to ich nazwy własne. I teraz musimy dopasować, co jest czym. Right? So we have to match the places from 1 to 9 to the features below. Czyli co jest jaką częścią krajobrazu. Okay? Alright. Tutaj stopujemy film, zapisujemy sobie od 1 do 9, przepisujemy nazwy: Sahara, Loch Ness, Mount Everest, the Mississippi, Great Britain, the Pacific, the Baltic, Niagara Falls and Etna. No i co? Będziemy sobie sprawdzać, co jest czym. Okej, okay. Kto jest dobry z geografii, ten na pewno zrobił. Okej, okay, so let's start. The Sahara is of course desert, right? Sahara to oczywiście pustynia. Loch Ness is of course lake, jezioro Loch Ness, tak? Loch to jest w sumie nazwa szkocka na lake, czyli na jezioro, więc jezioro nazywa się Ness. Dlatego potwór z tego jeziora, być może kojarzycie, nazywa się Nessie. Mount Everest, it's of course a mountain, tak? Mount Everest to oczywiście góra. The Mississippi, it's a river, to jest rzeka Mississippi, tak? Great Britain, it's an island. Wielka Brytania jest wyspą. The Pacific, ocean, ocean, pacyficzny, spokojny. The Baltic, sea, morze bałtyckie, nasze. Niagara Falls, it's of course a waterfall, tak? Czyli Niagara to oczywiście wodospad. And the last one, Etna, it's of course volcano, czyli wulkan, ok? Etna to oczywiście wulkan. Alright? Mam nadzieję, że mieliście wszystko dobrze i że poradziliście sobie bez problemu, alright? Zastopujemy film i sobie to oczywiście przepiszemy. Alright, moi drodzy, ale szybko dzisiaj mkniemy. Mam nadzieję, że tak samo szybko wam mija dzisiejsza lekcja. Alright, so we have exercise 7. Mamy zadanie 7. I teraz zobaczcie, moi drodzy, mamy tutaj tak zwane przyimki. Complete the text with the correct positions, write and answer in the order. Mieliśmy coś takiego jak przymiotnik z przyimkiem, nie wiem, czy pamiętacie, dosłownie 2-3 lekcje temu. I tutaj też mamy kolejną taką porcję. Teraz zobaczcie, mamy 3. In, on oraz by. I teraz nie wszystkie będą pasowały do wszystkich nas. Mamy in a forest, czyli w lesie. In a field, czyli na łące, tak? In a lake, w jeziorze. In the mountains, w górach. In the sea, w morzu. Ale już. On the beach, czyli na plaży. On an island, na wyspie. On the coast, na wybrzeżu. No i jeszcze by a lake, czyli blisko jeziora, tak? Obok jeziora. By a river, obok rzeki. By the sea, przy morzu, tak? Więc stosując te trzy przyimki, będziemy tutaj musieli uzupełnić to całe zadanie. Więc macie chwilę, patrzcie, jakie mamy tutaj rzeczowniki, tak? I będziecie mogli spokojnie wszystko ogarnąć. So let's start. Ok? Zastopujemy film. Alright? Mam nadzieję, że wróciliście i że macie wszystko zrobione. So let's check it, right? We had a fantastic holiday. We stayed on the north coast of Spain. We camped in a field, right? In a field, right? Small river by a small river. Czyli zatrzymaliśmy się na polu, tak, czy tam na łące, blisko, czyli obok małej rzeki, ok? By a small river. In the mornings we swam
in the sea and mom and dad sunbathed on the beach. On hot days we spent our time in the mountains. Tak? Mam nadzieję, że jest to w miarę zrozumiałe. Po prostu musimy stosować odpowiedni przyjmek. Ok? Alright. No i moi drodzy, jeszcze dosłownie końcóweczka nam została, czyli mamy zadanie dziewiąte. Please write down exercise 9. Zapisujemy sobie zadanie dziewiąte. How do you say these words in Polish? Jak powiedzieć te słowa w języku polskim? Border, capital city, country, flag, official language, population. Zapisujemy wszystkie słowa. I moi drodzy, border. Tutaj będzie praca ze słowniczkiem. Proszę, żebyście border. Parę stron... Cicho już tu. Żebyście parę stron dalej, tak? Otworzyli sobie na słowniku, no i przy lekcji 9.1 odnaleźli, co oznaczają te słowa w języku polskim, tak? Podpowiem, że flag to będzie flaga. Okay. A teraz sobie posłuchamy i powtórzymy. So let's start. Border. Border. Capital city. Capital city. Country. Country. Flag. Flag. Official language. Official language. Population. Population. Right. This is it. Bardzo proste słowa. Przetłumaczcie sobie, moi drodzy, i będziecie wszystko wiedzieć. I na podstawie tych tutaj słówek, zadania dziewiątego, wykonacie już samodzielnie zadanie dziesiąte. Ja wam oczywiście puszczę nagranie, tak? Ponieważ mamy tutaj te słowa, o które chodzi, tak? I trzeba będzie odpowiedzieć na pytania. Więc słuchamy nagrania i odpowiadamy na pytania. Ok? My country is actually one of the biggest countries in Europe. But our population is quite small, only about 5 million. Our flag is blue and white. What else? I think my country is famous for its beautiful natural features, especially our lakes and forests. We have a lot of them. In fact, my family live by a lake not far from the border with Sweden. We also share a border with Russia. Our capital city is in the south of the country, on the Baltic Sea coast. It's called Helsinki. Perhaps you know it. My country has got two official languages. One is Swedish, and the other is, of course, Finnish. Alright. Nagranie za nami, moi drodzy. Waszym zadaniem będzie przetłumaczyć sobie te słowa, o których była mowa w zadaniu dziewiątym. No i wykonać zadanie dziesiąte, czyli odpowiedzieć na te pytania na podstawie tego, co słyszeliście przed chwilą. No i odpowiedzieć, czyli takie siódme, kolejne pytanie niepisane, o jakim kraju była mowa, z którego kraju pochodzi nasz rozmówca, czyli Ander. Okay? Thank you very much for today. Dziękuję wam serdecznie za dzisiaj. See you next time. Goodbye.